Po ostatnim otwarciu Sezamu z europejskimi perłami filmowymi, czyli europejskimi klasykami, które można bez zobowiązań, za darmo, bez abonamentu oglądać na Arte TV, dostałem dużo od Państwa wiadomości z prośbami o to, aby od czasu do czasu wracać właśnie do filmów klasycznych, przypominać je tym, którzy już je widzieli, polecać tym, którzy ich nie widzieli, a warto. I pomyślałem sobie, że czemu nie? Szczególnie że zdarzają się teraz coraz częściej takie okazje i dzisiaj chciałem z tej okazji skorzystać. Otóż na polskie ekrany wchodzi ponownie film Czas Apokalipsy, Apocalypse Now. Film, który zrealizowany został przez Francisa Forda Coppolę w 1979 roku, choć to nie do końca prawda, bo film robiono od roku 1976 do 79. Tam były straszne z nim kłopoty, o tym trochę opowiem, ale kiedy się pojawił na ekranach w 79 roku, w 80 stał się no, od razu klasykiem, po pierwsze, a po drugie sensacją światową. Ponieważ oto film wojenny na temat wojny został zrealizowany w sposób, no, który moglibyśmy nazwać filmową operą, który od razu stał się sztuką wysoką. I nie tracąc nic z aktualności, bo przypomnijmy, że akcja tego filmu rozgrywa się w 1969 roku, czyli 10 lat przed ukazaniem się filmu w kinach, a dotyczy wojny w Wietnamie, która bardzo długo była bardzo ważnym tematem i do rozmów, i do zastanawiania się, i do żalu w Stanach Zjednoczonych, które wplątały się w wojnę w Indochinach właściwie beznadziejną. Pociągnęło to za sobą wielkie straty i finansowe, ale przede wszystkim ludzkie. I dlatego powstawała cała seria filmów, które w przybliżeniu możemy nazwać antywojennymi z okazji Wietnamu, z okazji wojny w Wietnamie. Taka była to publicystyka filmowa. No, na przykład Jane Fonda bardzo w to się włączała, choćby takim filmem też nagradzanym bardzo jak Powrót do domu. No ale to wszystko były filmy mające charakter, niezależnie od swojej jakości, doraźny. Natomiast to, co zrobił Coppola, od razu ustawiło ten temat w pozycji takich światowych standardów myślowych, standardów artystycznych. On zrobił z wojną w Wietnamie mniej więcej to, co zrobił Szekspir z Hamletem. To znaczy tematykę, która jest w Hamlecie, walki o władzę, walki o sukcesję, okrucieństwa, podchody na dworze, okrutne traktowanie kobiet, bezwzględne, no i przede wszystkim zastanawianie się to be or not to be, to jest pytanie, czy być albo nie być i ile można ofiarować siebie dla sprawy, o którą się walczy. Na 1000 sposobów można Hamleta tłumaczyć i w różnych inscenizacjach różni reżyserzy podchodzili na wiele rozmaitych sposobów interpretacyjnych do tego, co napisał Szekspir, ale za każdym razem okazywało się, że Hamlet pasuje do kolejnych czasów, do kolejnych pokoleń, do kolejnych epok. On cały czas był aktualny i cały czas nie tracił nic ze swojej ważności. I to samo mamy z Czasem Apokalipsy. Film, który został zrealizowany w 79 roku i teraz wchodzi na ekrany ponownie w rozszerzonej wersji reżyserskiej,
czyli Francisa Forda Coppoli, o co on walczył od lat. I ta wersja jest naprawdę dużo większa. To, co producent nakazał reżyserowi wyrzucić z filmu, żeby film był krótszy, żeby film ostatecznie trwał 147 minut. 147 minut, czyli 2,5 godziny. Dziś trwa sporo dłużej, ale i tak wtedy to wyglądało na rekordowo dużo i producent obawiał się, czy w ogóle widzowie to wytrzymają. Ten ciężar gatunkowy. Ale tam rzeczywiście Coppola tyle rzeczy włożył, że to się wydaje bardzo intensywne i skoncentrowane. Nie ma tam żadnej rozwlekłości. Tam ani minuta nie jest niepotrzebna. No więc było miejsce na to, żeby ten film poszerzyć. I on w tej wersji reżyserskiej poszerzonej teraz wchodzi na ekrany, bo mówię o nim dlatego, że Czas Apokalipsy znowu jest w kinach do oglądania. Nie dość tego, w 4K. 4K, czyli w doskonałej jakości obrazie i dźwięku. Dźwięk jest tu bardzo ważny. Za dźwięk i za montaż w tym filmie był Oscar. Zdjęcia są tak piękne, że znowu był oczywiście Oscar. Zresztą tam była cała lawina nagród dla tego filmu. W przeróżnych plebiscytach i w przeróżnych konkursach i festiwalach, gdzie tylko się pojawił. Ale Vittorio Storaro otrzymał Oscara za najlepsze zdjęcia roku do Czasu Apokalipsy. I zobaczą Państwo, kadry z tego filmu, można po prostu zatrzymywać stop klatki. I one się właściwie nadają do tego, żeby je zreprodukować, oprawić w ramy i zrobić sobie jakąś galerię. Bywają straszne, bywają po prostu piękne, ale nawet te straszne zdjęcia mające w sobie element okrucieństwa też są piękne. Na tym polega też jakość filmu, który przekuwa temat choćby i aktualny, choćby i publicystyczny, w sztukę wielką, w sztukę wysokiej klasy, że właściwie na każdym etapie, w każdej dziedzinie udaje się tam uzyskać niesłychanie wyrafinowaną jakość. To jest trochę tak, proszę Państwa, jakbyśmy poszli do restauracji z wieloma gwiazdkami Michelin, i w niej jest dobre wszystko. Od pieczywa, które się daje przed jedzeniem, przez sposób podania napojów i przez każde kolejne danie, które i smakuje wspaniale i pięknie wygląda na talerzu i sam talerz, na którym jest podawane, jest również dziełem sztuki i sztućce mają wyrafinowany kształt i są doskonale wyważone, żeby nie wypadały z rąk i obrus jest fenomenalny i kelnerzy zachowują się w taki sposób, że można ich tylko podziwiać, a w razie jakiegoś wypadku, w razie gdyby coś nie było idealne, sposób zachowania się właścicieli restauracji jest taki, że nie mamy poczucia niesmaku, ale wręcz czujemy się wyróżnieni tym, w jaki sposób nas potraktowano. Na tym polega ta jakość w restauracji. Mam nadzieję, że każdy z Państwa kiedyś w takiej restauracji był, a jeśli nie był, to będzie, bo warto. Na tym między innymi polega jakość restauracyjna. I pozwoliłem sobie to gastronomiczne skojarzenie zrobić też dlatego, że ono jest bliskie zmysłom. Jedzenie jest bliskie zmysłom, a oglądanie filmu też jest bliskie zmysłom. Ono jest stworzone ze zmysłów. Oczy, zmysł, uszy, zmysł. Nie mogę powiedzieć o mózgu, że jest zmysłem, ale i nie chcę powiedzieć, że zapraszam Państwa do kina, gdzie zapachy rozpylają i gdzie trzęsą krzesłami i tak dalej, żeby było jeszcze więcej doznań zmysłowych. Ale to, co widzą oczy i słyszą uszy, jest
wyrafinowany, doskonały sposób, piękne i piękne w formie ponadczasowej. Od 79 roku minęło 45 lat. Pół wieku. Ten film dzisiaj ani przez sekundę nie wyda się Państwu stary. W nim nic nie wygląda na to, że było zrobione kiedyś, że odwołuje się do tamtej epoki, że dzisiaj wydaje się przestarzałe. Czas apokalipsy nie jest przestarzały. Zobaczą Państwo i bardzo z serca polecam, żeby obejrzeć ten film w kinie właśnie dzisiaj, w tej pełnej wersji i reżyserskiej, i dźwiękowej, i wizualnej, i myślowej. Świat się dookoła przez pół wieku zmienił. Naprawdę się mocno zmienił. Nasz świat też. Ale zobaczą Państwo, ile w nim jest uniwersalnego przesłania. Nie bez powodu. Czy Państwo wiedzą, na podstawie jakiego scenariusza stworzono ten film? Tak? Ten film zrobił Francis Ford Coppola i on również był współautorem scenariusza razem z Johnem Miliusem, tak? Ale oni oparli się na literaturze bliskiej nam, bo na książce pod tytułem Jądro ciemności, napisanej przez Josepha Konrada, czyli Józefa Konrada Korzeniowskiego. To jest oczywiście miły element, że mamy coś tu polskiego i to w tak wybitnym i ważnym poziomie tworzenia tego filmu, ale też przychodzi zatem pytanie. Kto z Państwa czytał książkę Jądro ciemności? Konrada. Naszego Konrada. Kto? Ręka do góry. Ale mało rąk widzę. Mało rąk widzę. Ci, którzy przeczytali, niech napiszą w komentarzach, że przeczytali i kiedy przeczytali i dlaczego przeczytali. Jądro ciemności. Otóż, proszę Państwa, ta wybitna powieść Konrada nie jest wcale popularna w świecie. A szkoda. Bo ona opowiada inną historię, przecież nie wojny w Wietnamie, bo to było dużo, dużo wcześniej. Nikt nawet wtedy i z Konradem na czele nie mógł wyobrazić sobie, że taka wojna będzie kiedyś w przyszłości. I w tym jądrze ciemności mieści się wszystko. Jak w Hamlecie. W czasie apokalipsy umieszczono tę historię w dżungli wietnamskiej. Pułkownik Kurz, którego gra Marlon Brando, jest renegatem, czyli jest pułkownikiem amerykańskiej armii, który się przestał słuchać rozkazów, który ogłosił się przywódcą jakiegoś dziwnego jakiejś dziwnej społeczności, która w środku dżungli stworzyła swoje jakby państwo. Co więcej, on się uważa nie tyle za przywódcę, co wręcz za Boga. I taki właśnie boski kult otacza go i taką boską cześć oddają mu jego podwładni, czy wszyscy ci, którzy go otaczają, a wśród nich są nie tylko jego żołnierze, którzy przyszli tutaj w sam środek dżungli razem z nim, no ale przede wszystkim taki lud dżungli, który go otacza. To jest pomysł właściwie wzięty z fantazji, z baśni. To nie jest historia opowiedziana zgodnie z tym, co się wydarzyło w czasie wojny w Wietnamie. To jest, tak jak było z Hamletem, pewna wymyślona konstrukcja dzięki Konradowi, wzięta z książki Jądro ciemności Konrada, wymyślona konstrukcja, która pozwala pokazać absurdy wojny, która pozwala pokazać absurdy wojny nie w wymiarze militarnym,
ale w wymiarze duchowym, w wymiarze intelektualnym, tak, też intelektualnym, w wymiarze emocjonalnym, w wymiarze emocjonalnym, ale i wizualnym, ale i artystycznym. To wszystko razem tworzy taką rozedrganą całość, która jest charakterystyczna przede wszystkim dla teatru. Bardzo teatralny jest czas apokalipsy. A jeśli to rozszerzymy o muzykę właśnie i dodamy do tego pewną umowność tej opowiadanej historii, to pojawi nam się słowo opera, czyli słowo pokazujące, odnoszące się do teatru, który rozgrywa się w sposób nierealistyczny, który przedstawiany jest razem z muzyką i który osiąga niespotykaną w życiu siłę artystycznego przekazu, intensywność prezentowanych emocji. I nie można tutaj być zbyt dosłownym. Nie można do tego podchodzić w sposób literalny, czyli pytać, czy tak było, czy tak nie było, czy to jest możliwe, czy to niemożliwe. Furda! Furda, czy to jest możliwe. To nie o to chodzi. W sztuce nie zawsze o to chodzi. Zygmunt Kałużyński, zapytany o to kiedyś, czy pokazuje prawdę, powiedział: w filmie nie oczekujmy tego, że rzeczy zostaną pokazane tak, jak wydarzyły się w życiu. Sztuka filmowa polega na tym, aby za pomocą nieprawdy, czyli właśnie tej formy filmowej, wyrazić prawdę. Nie pokazać prawdę, wyrazić prawdę. No i doskonałą ilustracją tego właśnie prawa Kałużyńskiego, tak bym to nazwał, jest film Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. On, proszę Państwa, do Polski trafił późno. Trafił dopiero w 1981 roku. I to jesienią. I to dlatego 13 grudnia, gdy ogłaszano stan wojenny w Polsce, w kinach grano Czas Apokalipsy. I dlatego powstało to sławne zdjęcie Chrisa Nidentala, który sfotografował fronton kina nomen omen Moskwa. To było duże, zeroekranowe kino warszawskie. Zeroekranowe, czyli jedno z tych premierowych kin, gdzie trafiały najlepsze nowe tytuły. Chris Nidental jechał samochodem ulicą Rakowiecką na wprost tego kina Moskwa i zobaczył z daleka ten idealnie symbolizujący sytuację obraz. To już był stan wojenny, nie można było tak wyjść i fotografować. Więc razem z moim przyjacielem, który jest rodziną Chrisa, dostali się na klatkę schodową kamienicy, która stała przy Rakowieckiej, i z klatki schodowej z wyższego piętra zrobił wtedy to sławne zdjęcie, które potem obiegło całą światową prasę. Otóż Czas Apokalipsy od samego początku stawał się katalizatorem prawdy. Ten film, właśnie przez swoją niedosłowność, właśnie przez tę swoją operowość, okazywał się podatny na to, aby interpretować go zgodnie z sytuacją, zgodnie z tym, co nas otacza. I teraz, jeśli Państwo pójdą do kina na Czas Apokalipsy, zobaczą Państwo inny film. Bo pamiętają Państwo moją teorię, że w kinie na ekranie widzimy tylko 50% filmu, a drugie 50% rozgrywa się w naszych głowach. I dlatego każdy z nas ma te 50% różne, inne.
No bo każdy z nas jest innym człowiekiem, ma inne doświadczenia, ma inny stan duchowy, gdy idzie do kina, inne poczucie humoru, inny stan zdrowia. No nie będę już powtarzał tych wszystkich inności, które się składają na to, że każdy z nas odbiera film trochę inaczej. Ale to nie tylko polega na tym, że jak raz odebraliśmy ten film tak, to już zawsze będziemy tak go widzieli. Nie, bo czas tutaj też jest aktywnym składnikiem odbioru. W związku z tym inaczej, co innego widzieliśmy w tym filmie, co innego ja widziałem w 79 roku, bo ja go oglądałem w Londynie, a co innego można było zobaczyć w Warszawie w 81 roku, kiedy wybuchał stan wojenny, został ogłoszony stan wojenny i co innego znaczył i co innego znaczy dzisiaj, gdy mamy tuż za naszą granicą wojnę w Ukrainie i mamy świat w stanie wrzenia, struchlały na myśl o różnego rodzaju końcach, końcówkach. Właściwie słowo, że koniec naszej cywilizacji, koniec dotychczasowego status quo, koniec świata, ciągle się powtarza, ciągle jesteśmy straszeni jakąś apokalipsą. I ten czas apokalipsy w wydaniu obecnym, doskonałym technicznie, ale zrealizowanym w tamtych latach, przypominam, między 76 a 79 rokiem. Znaczy cały czas jednakowo ważne rzeczy, choć różne. Czy wiedzą Państwo, jaką ten film miał przedziwną historię? W ogóle nie Coppola miał go reżyserować. On chciał być producentem tego filmu, a reżyserować miał George Lucas. I bardzo chciał to robić. Oni się przyjaźnili zresztą wtedy. I George Lucas zrobiłby to, gdyby nie to opóźnianie realizacji filmu, bo ciągle brakowało pieniędzy. To jest gigantyczna produkcja. Nie mogli zebrać, bo ciągle studia mówiły, ale to nie jest pewna sprawa, to nie jest pewna inwestycja. To jest film trudny, jakiś Konrad do tego, jakieś to jest wszystko intelektualnie zawyżające poziom. Czy my zdołamy zebrać na świecie wystarczająco dużo ludzi, dla których Konrad w ogóle coś mówi, to nazwisko, którzy są wystarczająco inteligentni, żeby to przesłanie odebrać. Zróbmy film dla szerokiej publiczności, który nie stawia tak wysokich wymagań. No ale Coppola się upierał i dobrze, że się upierał, ale upierał się tak długo i te przepychanki trwały tak długo, że wreszcie, kiedy udało się zebrać wszystko i wystartować z produkcją, to George Lucas nie mógł, ponieważ on wtedy robił Wojny Gwiezdne. Gwiezdne Wojny mu zabrały czas i Coppola mówi, no został sam z tym pomysłem i powiedział, dobra, to ja wyreżyseruję. No, nie był to przypadkowy facet. Przypominam, że on już był po Oscarze za Ojca Chrzestnego, więc wiadomo było, że jest reżyserem wybitnym. No ale on sam siebie do tej roli tym razem nie przewidywał. Dobrze, że się jej podjął, bo zrobił film moim zdaniem najwybitniejszy w swojej karierze i chyba najbardziej właśnie uniwersalny. To jest taki film, który absolutnie można dodać do każdego zestawu 100 najlepszych filmów wyprodukowanych w historii świata i on będzie miał to miejsce w takim rankingu niezagrożone. To znaczy nowe filmy nie zdołają go wypchnąć z tego rankingu, bo on jest tak wysoko i on jest tak doskonale zrobiony i on jest tak doskonale ponadczasowy. Nie da się zepchnąć na bok, nie da się powiedzieć, że to już jest nieaktualne. On będzie zawsze aktualny. No więc czas apokalipsy. Powiedziałem już, że to była wielka rola Marlona Brando w roli pułkownika Kurtza, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie to było koryto krwi praca z tym facetem. No oczywiście, Coppola go wymyślił dużo wcześniej. No po Ojcu Chrzestnym nie miał wątpliwości. No więc miał być Brando, no miał zagrać Brando. Brando przechodził już różne etapy w swoim życiu i miał tak powoli, zaczynał mieć dość pracy dla wielkich studiów i dla Hollywoodu i coraz bardziej się oddalał w swój świat. Paradoksalnie,
To, co zrobił ze swoim życiem Marlon Brando i to, co zrobił ze swoim życiem pułkownik Kurtz w czasie apokalipsy, nie jest tak bardzo dalekie od siebie. Coś mi się wydaje, że nawet te biografie i te sytuacje bardzo niebezpiecznie się do siebie zbliżyły w pewnym momencie i ciekawe, czy nie stało się to właśnie w wyniku tego, że ostatecznie Brando zagrał Kurtza. Mówię ostatecznie dlatego, że no po pierwsze wahał się, po drugie powiedział, że jeżeli już ma zagrać, no to musi najpierw dostać pieniądze. No więc przedpłacono grę Brando. Nie miał potem wyjścia, kiedy już udało się uruchomić produkcję, a kto wie, czy nie miał nadziei na to, że jednak do tego nie dojdzie. Więc kiedy się udało uruchomić i go wezwano na plan, to niechętnie, ale przyjechał. I wtedy się okazało, że po pierwsze, pan Marlon Brando nie zna książki Konrada pod tytułem Jądro Ciemności i mimo, że wiedział, że na tej podstawie film będzie realizowany, nie przeczytał jej. Po drugie, nie przeczytał też dokładnie scenariusza. No tyle pobieżnie przeleciał, że okej, no ale nie nauczył się swojej roli. Więc mówiąc krótko, powinien zgłosić NP. Przyjechał na plan nieprzygotowany. Francis Ford Coppola, Włoch w końcu, włoskie pochodzenie, włoskie korzenie, no myślał, że go zabije. A potem myślał, że sam siebie zabije. A na końcu powiedział, że on ma tego dosyć i w ogóle wyjeżdża z planu, nie będzie tego faceta reżyserował, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. To nie było jeszcze wszystko, co przygotował, to nie były wszystkie niespodzianki, które przygotował Brando. Bo nie nauczył się roli, nie przeczytał książki. No można to jakoś jeszcze, będzie można jakoś nadrobić. Ale to trzecie było trudniejsze. Roztył się. Pułkownik Kurtz miał być wysoki i chudy. No, Brando nie był wysoki, to jakby wiedziały gały, co brały. No ale był szczupły. I znaczy był bardzo ładnym mężczyzną i był z tego znany, a tu się zrobił beka gruba. No proszę tylko nie mówić, że poprawność polityczna nie pozwala tak określać mężczyzny z brzuchem, bo tu akurat bardzo wiele od tego zależało. I Coppola zaczął znowu wyrywać sobie włosy z głowy i z brody, bo miał dużą taką włoską czarną brodę. I mówi, co ja z nim zrobię? Co ja z nim zrobię? Po pierwsze, siadał przy nim i czytał mu, bo Brando powiedział, że nie będzie czytał Konrada. Nie, on nie będzie czytał tej książki. Więc Coppola mówi, dobra, siedź tu, ja ci będę czytał. No i czytał mu godzinami książkę Jądro Ciemności. No, to nie wystarczyło. Ucz się tej roli, uczył się małymi kawałkami. No ale co zrobić z tym jego brzuchem? I wtedy Storaro, który dostał Oscara, no może nie za to, ale także za to, wymyślił, że będziemy go filmować tak od pasa, tak jak ja pozwalam się filmować tutaj, mniej więcej tak samo jest filmowany Brando w tym filmie. A jeśli już cała sylwetka, to w cieniu. Będziemy go filmować tak, że światło przeświecające oświetla zarys, oświetla tylko twarz, reszta kryje się w mroku, doda to tajemniczości. No trzeba było wymyślić całą specjalną estetykę na pokazywanie Marlona Brando, żeby ukryć tę jego nową formułę ludzką, w jakiej się pojawił na planie, a która całkowicie nie pasowała do założonego przez Coppolę planu. Coppola się wkurzył maksymalnie, powiedział, w ogóle nie będę tego faceta reżyserował. Rzeczywiście nie chciał jego scen reżyserować, wyobrażacie to sobie państwo? To nie było wszystko, co się działo na planie tego filmu. No, oczywiście wielka rola Martina Sheena. Martin Sheen grał kapitana Willarda. Dużo rzeczy się działo z Martinem Sheenem, który był wtedy na początku swojej kariery. Był młody i sprawny, jeszcze nie bardzo popularny, aczkolwiek jego kariera się rozkręcała. Dopiero po czasie apokalipsy stał się supergwiazdą.
No więc w jednej z pierwszych scen, przypominają sobie Państwo, taka scena jest, kiedy on, no on się dowiaduje, że ma tam jechać w środek dżungli, dostaje polecenie, no mówiąc najkrócej, zlikwidowania tego pułkownika Kurca, który jest renegatem, którego należy traktować jako zdrajcę. Z punktu widzenia amerykańskiej armii, trzeba się go pozbyć po prostu i zakończyć to jego udawanie Pana Boga w środku dżungli. I to jest misja, którą otrzymuje kapitan Willard. I co on robi? W swoim pokoju upija się, ale tak się upija całkowicie. No i teraz powiem Państwu coś, co tak naprawdę przeczy wszystkim zasadom aktorstwa. Otóż to, czego uczą w szkołach aktorskich, to, że człowieka pijanego może zagrać tylko człowiek trzeźwy, bo tylko będąc trzeźwym można dobrze dobrać wszystkie środki ekspresji. Natomiast pijany nigdy nie będzie dobrze grał pijanego, w tym wypadku tak było. Znaczy, po prostu Martin Sheen się upił. I widzimy w filmie totalnie naprawdę pijanego Martina Sheena, któremu Coppola pozwolił improwizować. Pozwolił odejść od scenariusza. Był tak zachwycony jego pijaństwem, że powiedział, to jest świetne. Niech on gra, dajcie mu, filmujemy, dajcie mu robić, co on chce. Rzeczywiście wyszła scena, no zupełnie niezgodnie z zasadami i szkół teatralnych, i szkół filmowych. No to jest dowód na to, że nie wszystko, czego uczą, zawsze się sprawdza. W każdym razie wyszło świetnie, ale z Martinem Sheenem były potem inne problemy, ponieważ on dostał zawału serca na planie filmowym. Co tam się działo? Że ten Coppola nie dostał zawału serca. Tam się co chwila coś dramatycznego działo. Ale są tam też takie sceny, że stały się kultowymi nie bez powodu, ikonicznymi. Czy Państwo pamiętają ten atak amerykańskich wojsk na dżunglę, w której kryją się uciekający wrogowie i których trzeba wytropić, więc żeby ich wytropić, to jest taką ławą lecą helikoptery i będzie desant z tych helikopterów. Helikoptery w jakimś takim obłąkanym, operowym akcie właściwie baletu helikopterowego, okrutnego, bo przecież prowadzącego do mordu, lecą w takt muzyki Wagnera. Wagnera, Walkirie, czyli z Pierścienia Nibelunga. Ten niesamowity fragment opery Ryszarda Wagnera. I tutaj mamy rzeczywiście operę w operze, robiący wrażenie czegoś nierealnego, ale czegoś o tak silnym przekazie, że potem się nie da zapomnieć tej sceny. My ciągle ją mamy przed oczami. I potem ilekroć usłyszymy tę muzykę, to widzimy te helikoptery i przypominamy sobie czas apokalipsy. A pamiętają Państwo w tym filmie, jak nie pamiętają, to sobie przypomnijcie, a jak nie widzieliście, to zobaczcie, kiedy dziewczyny Playboya, króliczki Playboya do dżungli są przywiezione czy przyleciane, bo też helikopterami przylatują i mają żołnierzom dostarczać rozrywki. Aż mi się przypomniała powieść Pantaleon i wizytantki Liosy. To była swego czasu powieść też kultowa, Pantaleon i wizytantki, i też chodziło o podobne rzeczy, to znaczy żołnierzom przywożono wizytantki, dziewczyny, które ich wizytowały po to, aby się żołnierze mogli rozprężyć i rozładować skumulowane w nich napięcie. Więc po to samo przylatują króliczki, które tańczą i prezentują się, pozwalając żołnierzom nasycić ich żądze i zmysły.
I znowu w takt muzyki bardzo rozrywkowej i w takt takiego błyszczącego, playboyowego splendoru, takiej celofanowej urody. Więc to jest połączone z dżunglą, z żołnierzami i z takim zagubieniem człowieczeństwa. Chyba dobrze mi myśli podpowiedziały. Tak, bo to nie jest utrata człowieczeństwa, to jest zagubienie. W ogóle ten film jest o zagubieniu człowieczeństwa. Tak się ogląda ten film, tak się myśli o tym filmie, tak się rozmawia potem o tym filmie, że w trakcie rozmowy, zresztą po to są rozmowy, że w trakcie rozmowy przychodzą do głowy sposoby na nazwanie czegoś, co czuliśmy cały czas podczas oglądania filmu, bo nie potrafiliśmy tego wyrazić, nie potrafiliśmy jakoś powiedzieć dokładnie to, co czujemy. I nagle w trakcie rozmowy, takiej jak ja teraz z Państwem rozmawiam, nagle coś się udaje. I jest wtedy trochę taka satysfakcja, ale też takie poczucie, że to weszło w nas. Weszło jeszcze głębiej, że to już ma takie korzenie, taki fundament w nas. A jeśli coś ma się ukorzeniać w nas, to dobra sztuka. Dobra sztuka. Ja wiem, że jest wielu takich, którzy mówią, że nie po to się chodzi do kina, żeby sztukę oglądać. Do kina się chodzi po to, żeby odpocząć. Kino jest miejscem rozrywki. Są tacy, co mówią, że do kina się chodzi po to, żeby się odmurzyć. No i ja nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście tak, do kina po to wszystko się też chodzi. Ale czasem jest okazja, żeby nie rezygnując z przeżycia obejrzenia pięknego filmu, niejako mimochodem zawadzić o wyższą półkę. Tak się jakby przemycić na wyższą półkę. I nagle nawet mimo, że sądziliśmy, że tam nie będziemy umieli się wdrapać, a jak już się wdrapiemy, to nie będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić, to nagle się okazuje, że jesteśmy na tej wyższej półce, że wszystko rozumiemy, że czujemy i że myślimy, jakie to jest piękne uczucie. O ile więcej wiem teraz o sobie i o ile bardziej rozumiem istotę wojny, która zaburza wszystko. Która zaburza wszystko. Ten renegat Kurz jest też dowodem na to, że w świecie, w którym zasady i równowaga zostały zburzone, każdy właściwie pomysł jest możliwy. I nie ma tak, że jedni mają rację, a drudzy nie mają racji. W świecie zaburzonych wartości nic nie jest bezwzględnie złe i nic nie jest bezwzględnie dobre. I jest miejsce na dziwną krainę dziwnego, zagubionego, uciekającego przed rzeczywistością człowieka, którego wszyscy zaczynają traktować jak Boga. Bo to jest czas apokalipsy. Apocalypse Now. Taki jest tytuł angielski. Kiedy byłby lepszy czas na opowiedzenie tej historii niż teraz, gdy apokalipsa jest w co drugim filmie, w co drugiej piosence, w co drugiej rozmowie, warto iść na ten film. Bardzo Państwu polecam. Ja wiem, że powinna być misa tybetańska i powinna być ocena, choć w wypadku Pereł z Lamusa moim zdaniem to nie jest konieczne, ale dla tych, którzy czekają na misę, przywiozłem ze sobą, widzą Państwo, że nie jestem u siebie w domu, tylko jestem gdzieś daleko nad morzem, nad polskim morzem, bo jeśli już morze, to Bałtyk. W każdym razie w moim sercu. Więc tu przyjeżdżam i tu jestem chyba, to jest takie morze, nad którym jestem najszczęśliwszy. Bywają inne morza, bywają cieplejsze morza, bywają morza z palmami, ale i tak najlepiej czuję się nad Bałtykiem. Więc tu jestem i walę w misę tybetańską, żeby zaraz powiedzieć uczciwie, co myślę w punktach o filmie Czas Apokalipsy.
Tak, jest tak, jak się Państwu wydaje. I jest tak, czego się Państwo spodziewają. Temu filmowi daje 10 na 10. Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli z roku 79, ale pokazany w wersji reżyserskiej, rozszerzonej i 4K w roku 2024 na polskich ekranach, w polskich kinach daje mu 10 na 10. A teraz, jeśli zechcą Państwo jeszcze chwilę ze mną zostać, to powiem coś oczywiście osobistego, związanego z tym filmem. Ja strach pomyśleć, co ja mogę wymyślić osobistego w związku z apokalipsą w środku dżungli i z wojną w Wietnamie. A jednak, najpierw będzie mały gążek. Ta misa ma coś takiego, że niezależnie od tego, czy mocno w nią uderzam, czy leciutko, czy ten dźwięk jest silny, że słychać go w sąsiednich domach, czy tak cichutki, że tylko Państwo go słyszą, zawsze jest piękny. Powiem Państwu, kiedy, gdzie i w jaki sposób obejrzałem pierwszy raz, bo widziałem kilka razy ten film, Czas apokalipsy. Widziałem go jako Apocalypse Now, czyli po angielsku, w Londynie. W roku 79, zimą z 79 na 80, dokładnej daty nie pamiętam. Pracowałem wtedy w wytwórni płytowej Virgin Records, która należała do Richarda Bransona. Wtedy jeszcze głównie właściciela właśnie tej wytwórni płytowej, później właściciela linii lotniczych Virgin Atlantic, a także wielu innych przedsięwzięć, między innymi medialnych, no tego, który został multimiliarderem i oblatywał świat balonem i różne inne jeszcze planuje wyprawy, zdaje się, że i w przestrzeń międzyplanetarną, ale wówczas, w 79 roku, był jeszcze hipisem. To znaczy jeszcze zanim szło wspomnienie czasu, gdy był hipisem, który to właśnie czas dotyczył, no mniej więcej 10 lat wcześniej, gdy jeszcze trwała wojna wietnamska, gdy powstawał musical Her. I dlatego czas apokalipsy dla niego z umiejscowieniem akcji tego filmu w 69 roku był bardzo ważny. W firmie Virgin Records obowiązywały bardzo bezpośrednie relacje. To ziarno bycia hipisem zostało w nim i dlatego miał bezpośrednie relacje z nami, pracownikami. Któregoś dnia rzucił hasło: słuchajcie, kto chce iść na film Czas Apokalipsy? Pójdziemy razem, żeby go przeżyć, bo to jest coś bardzo ważnego. Ja się zgłosiłem od razu. Nie tylko ja, oczywiście, była cała duża grupa. I wybraliśmy się do kina razem z Richardem Bransonem. Oglądaliśmy ten film, właściwie już jechaliśmy do kina ze świadomością, że jedziemy na wielkie wydarzenie. Że to będzie coś, to nie będzie tylko film, że to będzie przeżycie, o którym się mówi, że jest formujące dla człowieka, dla jego wyobrażenia o świecie, dla jego skali estetycznej, dla jego skali intelektualnej, również wrażenie, doświadczenie formujące. I takim się stało. Pamiętam, że Czas Apokalipsy zrobił wtedy na mnie nieprawdopodobne wrażenie. Byłem od razu, potem po kilku dniach znowu na tym filmie, bo jego się z jednym haustem nie da obejrzeć, wypić. Nie da się go na jeden raz całkowicie połknąć. Trzeba po trochu wchłaniać go w siebie. Ale wiecie Państwo, co było najważniejsze i co próbuję przenieść z tamtego mojego doświadczenia w Londynie z Richardem Bransonem na naszą sytuację z Państwem? Otóż potem trwały rozmowy. Myśmy wiele tygodni w czasie lunchów, bo w Virgin był taki obyczaj, że my pracujący tam
Ja pracowałem w takiej dywizji, która się nazywa Caroline Exports. Jedliśmy razem lunche. To było fundowane przez firmę, prezent dla pracowników, świetne obiady gotowane na miejscu przez francuskiego kucharza. Była na to cała godzina przerwy w pracy w ciągu dnia. Jedliśmy te świetne obiady i przy dużych, okrągłych stołach i rozmawialiśmy. I bywał na tych obiadach od czasu do czasu sam Richard Branson. I zostało mi w pamięci, a także w marzeniu, żeby po każdym ważnym filmie właśnie porozmawiać. I żeby nie kończyć oglądania filmu razem z wyjściem z kina. Tylko żeby to traktować jako zasadzenie takiej rośliny w sobie, która dopiero zapuszcza korzenie, a potem trzeba będzie ją podlewać i chronić, bo ona jest ważna, bo ona daje, tak jak rośliny, tlen naszemu mózgowi, daje tlen naszemu myśleniu, daje tlen temu, co nazywamy świadomością człowieczeństwa. Wysokie słowa, ale przy takim filmie jak Czas Apokalipsy moim zdaniem one nie brzmią wcale pretensjonalnie.